To będziemy zbierać. Mamy. Co zrobiłaś? Witamy Was we vlogu! Robimy remont wiatrołapu, bo płytki, które tam są, to po prostu jest istny dramat i tragedia. I będziemy wymieniać je na panele. Dodatkowo chcę to połączyć z jakimś taką ciemnozieloną farbą na ścianach. I już widzę to oczami wyobraźni, że jest... No jak na razie nie nastraja pozytywnie. Mój mąż jest przerażony. Jakbyście widzieli jego minę. O, to jest właśnie taka. Co? Pokażę Wam, jak wygląda nasz salon, bo to jest niewiarygodne, jak wiele rzeczy mieści się w wiatrołapie, który ma 4 czy 5 metrów. Sobie przebrałam leginsy do malowania, już okłaczone od tej pani, tak? Od tej pani wykłaczone są. Czyli, że mam nie iść malować? Raczyłaś wyjść z łóżka, maluchu. Musieliśmy zostawić, bo okazuje się, że nie przejdzie nam przez drzwi, bo składaliśmy ją tutaj, gdy drzwi jeszcze nie było. I po prostu przejdzie na centymetr, a to raczej byłby kiepski pomysł, żeby próbować się siłować i trzymać kciuki, że nie uwalimy drzwi. Czas na drugą część tego szalonego dnia i roletę. A jeszcze się pochwalę, ponieważ udało mi się kupić półkę. Wygląda tak, gdzie może dzisiaj ją poskładam. Jak Ci się podoba półka? Jak Ci się półka podoba? Stres, był stres. Ubecane oczy. Tu, nie widzisz się? Widzisz tego psiusza tam? My zabraliśmy się za montowanie drugiej rolety. Także Krzysiu się tutaj tym zajmuje. Ale film odnośnie tych rolet, bo to są rolety solarne na okna dachowe, będzie osobno, także tutaj Wam nie będziemy opowiadać, jak to wygląda, co, gdzie, po czym i dlaczego akurat te. Jeżeli już się pojawił, to go tutaj wrzucam i od razu możecie na niego wskoczyć. Powiem Wam tylko, że to jest zarąbista alternatywa na rolety. Ja się zawsze bałam gradu, że coś może uszkodzić, wiecie, jakie czasy. Że ten grad jest wielkości czasami mojej pięści, więc super, super sprawa. Ale to Was odsyłam do tego filmu. A tymczasem muszę mężowi pomóc, bo jestem niedostąpiona. Przynieś, podaj i pozamiataj. No, zaraz Wam pokażę dlaczego. Dlaczego? Żeby nam okno nie podbiło drabiny. Zaczynamy skręcać półkę. Wymienię te prowizoryczne rzeczy. Don't use... Dlatego używam nożyczek. Dobra, spróbujmy to złożyć. Go, go, Power Rangers. Go, 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 Power Rangers. To chyba nie tak szło. Będę miała ładną półkę. Wiesz, że ja też bym dała radę sama ją złożyć. Chcesz składać ty? Nie, nie. Pomogę Ci. Ale równie dobrze, to Ty mógłbyś pomagać mi. Ja Ci pomagam właśnie. No, no. Mam welon. Pocałuj pannę młodą. Thank you.
mogłabym. Wiesz, Danurka, że mogłabym to zrobić sama. Bo mogłabym, ale jestem słaba. Ale ładna. Silniej, ale ładna. Ja jestem po prostu od trzymania. Ale świetnie sprawdza się w roli naczelnego trzymacza, także tacy ludzie też są ważni. Pokażę wam, jak to wygląda. Przezarąbiście szybko z tymi kablami zrobić jakiś porządek. Ale tutaj prezentuję się zacnie. I banalnie prosty mebel do złożenia. Pierwszy banalnie prosty mebel do złożenia. I tak całkowicie przypadkiem kolor półek jest praktycznie identyczny jak kolor drzwi. Także... Dziękuję za pomoc. Kto jest ładny? No kto jest ładny? No, więc mieliśmy małą spinę, bo nie włączyłem poprzednio nagrywania, więc teraz włączyłem. A Marta nosiła kwiatki, skrzynki, wszystko przekładam, pokazywałam. A on mówi, że... Ej, bo mi się coś włączyło, naciśnij ponownie przyciskiem migawki. No, a więc tak. Tak jak mówiłem, nie nagrywaliśmy chwilę, bo to jest moja wina i jak tam będzie mało materiału w tym filmie, to będzie moja wina, nie Marty. Więc jeśli film będzie trwał 3 minuty, to przepraszam. No, to możemy nagrywać. Czyli tak, my montujemy dalej roletę. Martusia, jak widzimy, nagrywa aparatem. Oh yeah. Świetnie wyglądasz w tym świetle. Taka jesteś. Sexy bomba? No, my jesteśmy po montażu rolet. Już śmigają, już są zasłonięte. Jest mega czad. Możemy sobie już odpocząć. Nareszcie. O, tak. Ale fajnie na to patrzeć, no. Bo to jest coś niesamowitego. Zwłaszcza, że to działa na słońce. Na słońce. Dalenios. Mamy rolety. My idziemy jeszcze zobaczyć z zewnątrz, jak to wygląda, bo jestem strasznie ciekaw, jak to tam zjechało, czy wszystko zjechało dobrze, ale mam nadzieję, że tak i że będzie super. To chodźmy zobaczyć od zewnątrz. Od... Tak się głosi, że jednak buziaczki dajesz i kochasz bardzo mocno. Krzyś musi się czegoś napić za to. Jeszcze tylko przymontujemy sobie przyciski. O. Jest montaż do przycisków. Ja chciałbym je dać coś takiego. Ja sobie odpoczywam po zrobieniu rolety plus zrobieniu nie wiem czego jeszcze. Coś tam robiłem na pewno. Ale Martusia tam ostro dalej działa, sprząta. Znaczy prasuje. Staram się, żeby mi ręka nie drgała, ale jest to mega trudne. Oczy w pół otwarte, żeby przypadkiem nie zasnąć. Zrób mi kawę, ja cię rozbudzę. Ale nie szukaj mi roboty. Na chwilę sobie usiadłem, a ty mi szukasz roboty, bo co? Bo chcę kawę. Ale przecież mówiłaś, że chcesz wodę. Jak wypijesz dwa takie kupły, to wtedy dam ci kawę. No jeszcze jeden byłam w stanie, dwóch nie dam rady. No to znaczy, że nie. To znaczy, że nie chciał cię kawy, tylko chciał cię wody. Człowiek napierdziela od 6 rano. Ty, a ja tu leżałam i pachniałam. I nawet nie może na 10 minut usiąść, bo już krzyczą po nim. Biedny Krzyś. Co tam się wciskasz, mój kadr? Wychodzę ci z ucha. Jesteś moim żółtym glutem. A
Ale to taki ładny. Przestanie to kiedyś działać. Ale jeszcze nie teraz. Co ja poradzę, że zostało tego prasowania? Nie mamy dwóch żelaz. Jak żona jest na was wściekła albo coś od was chce, to zapytaje się, kto to taki ładny i już jest. No, z informacją jakbyście mówili do psa. No właśnie nie wiem co to jest. Zrobię sobie maseczkę. Jaką? Do zmywania. Nie chcę do zmywania. Nie ma innej, wszystkie maseczki są. Ten kto wymyślił maseczki do zmywania powinien się smażyć w piekle. Wszystkie powinny być do zdejmowania. Jedną miałam taką peel off do zdejmowania, piekło od niej oczy. I normalnie on tylko o niej pamiętał, że ją wycofali. Nie wnikam dlaczego ją wycofali. Bo piekła w oczy. No. Ale to była najlepsza maseczka. Nie wiem jak się nazywała, ale to była zajebista maseczka, bo w tym momencie jak się ją posmarowało, to później można było całą zrywać i nie trzeba było myć gęby. Umiesz, bo pokazałeś. Koszulę? No koszulę sobie zawsze sobie sam prasuję koszulę. I zazwyczaj to 5 minut przed wyjściem rano. Marta skończyła prasować, ja skończyłem zawieszać, jak widzicie są już zawieszone. I zasłony, i firanki. Beleń. Jak tam później mają włosy rosnąć? Jak? Jak ty mi wszystko wyliżesz? No, kończymy na dziś, czy jeszcze dzisiaj coś będzie? A może was zaskoczymy? A może nie. A może? Bo zaskoczymy! Aż mnie wylizała ta leniosie. Dobra, więc co, Martuś? Żegnamy się. Pa. Pa. Nie tam! Nie mam sił. No nie mam sił. Byłoby lepiej, gdybym włączył nagrywanie. Taki wieczór. Taki wieczór, będziesz śpi. A ja Harry Pottera.